Cześć, witajcie. Chciałbym wam dzisiaj zrecenzować książkę Tajemnicza Grota. Jest to książeczka dla dzieci i młodzieży. Dostałem ją w 1998 roku. Książka pochodzi z serii Czytamy bez mamy. Jest to książka opowiadająca o przygodach Zefira i Bobika, dwóch przyjaciół, chłopca i psa. Jest to bardzo ciekawa książka. Posiada bardzo fajne ilustracje. Muszę naprawdę je polecić. Są wykonane w staranny sposób. Czcionka jest naprawdę dość spora. Można naprawdę polecić ją zdecydowanie młodszym czytelnikom. Cóż, książka raczej nie nadaje się dla osób starszych, aczkolwiek każdy może ją przeczytać. Tak jak jest napisane, także z tyłu jest polecane dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. No, myślę, że jeżeli chodzi o zawartość, jest dość wciągającą, przygodową powieścią. Nawet uważam, że do 15 roku życia zaciekawi jednak młodzież. Sam czytając ją później, miałem jeszcze 11-12 lat, kiedy wracałem do niej. Także myślę, że mogę wam zdecydowanie polecić tę książkę. Kupcie dzieciom. Oceniam ją 10 na 10.